No, sam jestem jako jeden z organizatorów zaskoczony, że tyle tutaj było ważnych myśli wypowiedzianych. Taki efekt synergii nastąpił, bo były wystąpienia i ze strony wojska, i ze strony przemysłu, i świata nauki. No i to potwierdziło się, że jeśli chodzi o prace modernizacyjne dla wojsk lądowych, w ogóle dla sił zbrojnych, to jest także szansa dla polskiej gospodarki, bo pokazano tutaj różne możliwości, jeśli chodzi zwłaszcza o technologię podwójnego zastosowania, o różne rozwiązania, które szybko mogą także trafić do sfery cywilnej. To był także przykład tego, że nasz potencjał naukowo-techniczny, naukowo-badawczy i przemysłowy, polski potencjał, jest zupełnie znaczny i chodzi o to, żeby ten potencjał nie tylko nie zmarnować, ale żeby wykorzystywać dla dobra z jednej strony unowocześnienia sił zbrojnych, w tym przypadku przede wszystkim wojsk lądowych, i dla dobra polskiej gospodarki. Jakie największe wyzwania myśli Pan na w tej współpracy z polski biznes zbrojeniowy z wojskiem w najbliższych latach mogą wystąpić, czy też widzimy już takie wyzwania? No, były pewne bariery w przepływie informacji między wojskiem a przemysłem, bo była taka decyzja ministerialna, która została uchylona, która no, te możliwości kontaktu bardzo ograniczała. Także toczy się dialog, taki dialog jest potrzebny. I chodzi o to, żeby te wszystkie pomysły, które się rodzą w przemyśle, w zapleczu badawczo-rozwojowym, odpowiadały na potrzeby wojska i żeby były szybko wdrożone, bo tutaj nieraz była mowa i był nacisk na to, żeby przede wszystkim aplikować, wdrażać, bo za mało mieć pomysły, za mało mieć projekty. Chodzi o to, żeby to wdrażać, aplikować i żeby to było, no, stało się konkretnym sprzętem wojsku, a jednocześnie na zasadzie dyfuzji technologii trafiało także do sfery cywilnej. I to jest podstawowe wyzwanie. Czy jakieś następne projekty podobnych konferencji już są w planach, żeby lobbować ten przemysł zbrojeniowy? No na pewno, bo były już konferencje dotyczące i marynarki wojennej, i sił powietrznych, teraz wojsk lądowych. Gdyby to z punktu widzenia rodzajów wojsk rozpatrywać tą tematykę, to jeszcze pozostały wojska specjalne, które notabene dzisiaj mają święto w Krakowie i jest zjazd dowódców z NATO, wojsk specjalnych. Chociaż niektóre problemy, które były dzisiaj dyskutowane, to też dotyczą wojsk specjalnych, więc indywidualne wyposażenie żołnierza czy modernizacja parku śmigłowców. Jak w Pańskiej ocenie wygląda na dzień dzisiejszy ta współpraca biznesu zbrojeniowego z wojskiem? Co tam jeszcze można by poprawić? Mam tutaj na myśli jakby relacje, tak? Nie, no tutaj też chodzi o to, żeby decyzje w miarę szybko zapadały, bo czasem pewne decyzje są odwlekane. To nie zawsze z winy wojska, bo to jest kwestia też pieniędzy, decyzji na szczeblu ministra finansów. Bo tutaj czynnik czasu bardzo się liczy. Polskie wojsko w latach 90. ulegało degradacji, nie modernizowało się, a świat idzie do przodu. Także czynnik czasu i decyzyjność tutaj bym podkreślił jako potrzebę na najbliższą przyszłość. I ostatnie pytanie, co biznes zbrojeniowy może zrobić, żeby jeszcze ułatwić jakby, żeby wybór padł właśnie na niego? To znaczy też musi być bardziej upublicznione to, co oferuje, bo owszem, jest to znane wojsku, ale w związku z tym, że to dotyczy wydatków ze środków publicznych, to też trzeba to bardziej przybliżyć społeczeństwu, żeby miało świadomość, że te nakłady, które są kierowane na te programy, to jest nakład nie tylko na wzmocnienie obronności, zdolności obrony państwa, ale także na dłuższą metę, na stymulowanie gospodarki, na jej modernizację. Właśnie dzięki technologiom podwójnego zastosowania, dzięki takim nowatorskim rozwiązaniom, o których dzisiaj była mowa. A przecież żyjemy w epoce globalizacji i tutaj wyścig się toczy właśnie w dziedzinie innowacji, nowych rozwiązań, nowych technologii. I to jest ta szansa także dla polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo.